tej strony Ginderowa, a na waszych ekranach Emily Strulow. Nadszedł ten moment, że muszę zacząć ostatni tydzień z tą serią z Emily Strulow. Bardzo dziwne uczucie, szczególnie, że jest to też ostatni tydzień z Emilką na moim kanale ogólnie w tym roku. A co, jak i dlaczego, to może wyjaśnię wam nieco później, a teraz klikniemy już sobie play. No i tutaj widzę, że mamy trzeci dzień w domu Emilii, bo jak na pewno pamiętacie, wróciliśmy ostatnio z Paryża, niestety ze złamanym sercem, no i przekonamy się, czy czas leczy wszystkie rany. Jak już wam mówiłam, według mnie tak, no ale przekonamy się, jak to będzie z Emilką. O, Patryk tutaj kwiaty przyniósł, jak zawsze. Piękne, świeże kwiaty. I co? Dobrze, czyli jeszcze nie wyszła z łóżka, kiedy mama Emilki była u niej, ale powiedziała, że przyjdzie do pracy. No pewnie przyjdzie. Tak, też myślę, że tutaj jest pięknie. Jak to się wynosisz do Nowego Jorku? Co? Ale na stałe czy na chwilę? Chyba na stałe, bo mówi to przeprowadzkę. Właśnie. Tutaj my potrzebujemy świeżych kwiatów, Patryk. To sobie tutaj nie żartuj z nas teraz. No właśnie. Skoro wszystko idzie dobrze, to czemu się wyprowadzasz? Aha. Otwiera sobie tam nowy sklep. I potrzebuje tam... Musi tam być, bo ten sklep potrzebuje jego uwagi. Tylko kilka dni? Jak tu, Franek? No widzisz, Emilka dalej smutna. Tutaj nam się pojawił nowy sos, widzę. Cześć, Angela, masz pieska? O, nawet dwa pieski. Właśnie, no. Że niby nie możesz tutaj wejść z nimi, bo wiadomo, tam te sanepidy i inne takie. Ale nieważne. No, no są śliczne, są. Oj, Angela. O-o. Kwas tygodnia! Jak to chcesz usłyszeć wszystko o Paryżu, to mama ci jeszcze nie powiedziała. Jeszcze nie dotarły do ciebie te informacje, że tutaj raczej nie bardzo jest o co pytać. Nie, gdzieżby tam, nic takiego złego się nie stało, nic nie powiedziałaś złego, nie. Emilka po prostu nie chce o tym rozmawiać. Tak, chcę usłyszeć każdy soczysty szczegół, no już co, tutaj nie ma żadnych takich pikantnych elementów. Wystarczy, też myślę, że wystarczy i że pora zakończyć tą rozmowę i przejść już do pracy. No idź, idź. Jaki słodki piesek. O. Przyszedł cię pocieszyć, Emilka. Zobacz, jaki uroczy. Trzeba takiego fajnego kucyczka. No dobrze, no będziemy go pilnować. Większy stolik. No i będziemy musieli wołać psiaka. Wołać psiaka, a ja powiedziałam wam przed chwilą właśnie, że ostatni tydzień Emilki w tym roku, dlatego że miałam w planach nagrywać jeszcze jedną część, następną część Emilki, ale nie dam rady, po prostu nie zdążę. W takim sensie, że no... Już mamy połowę października. Połowę października... czekajcie. A to wiąże się z tym, że coraz bliżej Game Mass. Ja bardzo chciałam zakończyć serię z Emilką właśnie zanim ten Game Mass się zacznie. Żeby mieć tak jakby, powiedzmy, nazwijmy to czystość na kanale, żeby nie mieć jakichś takich serii, które są niedokończone. No i nie zdążyłabym z serią z Emilki, chyba że odcinki byłyby codziennie. A nie ma takiej opcji, żeby były codziennie, bo po prostu nie dam rady. I dlatego postanowiłam, że na razie będzie przerwa od Emilki.
Wrócimy sobie do niej w przyszłym roku. No, tak, nie, na pewno nie na początku przyszłego roku, raczej tak bardziej później. No, ale na pewno Emilka wróci, tutaj się nie martwcie, na pewno następna część będzie. I w ogóle bardzo się cieszę, że mogę dla was nagrywać ten odcinek, bo już byłam prawie pewna, że mi się to nie uda. Bo ostatnio po prostu życie znowu mnie troluje i to w taki sposób niezbyt fajny. Kiedy miałam zaplanowany, bo ogółem nagrywam to dla was w niedzielę, jest niedziela rano. No a jak wiecie, Emilka się pojawia w poniedziałki. Ja staram się tak nie robić, żeby nagrywać serię z dnia na dzień, szczególnie teraz i szczególnie na przykład, już wam mogę też powiedzieć, serie Simsowe. Staram się tak nie robić, dlatego że... Właśnie potem często wychodzą takie sytuacje jak teraz, nieplanowane, kiedy ja sobie coś właśnie zaplanuję, na przykład nagrywanie na dany konkretny dzień. W tym wypadku było tak, że miałam zaplanowane nagrywanie tych filmów na piątek. No ale oczywiście życie jak to życie. Przyszedł sobie piątek i musiałam się zająć zupełnie czymś innym. Jeszcze też zadzwonili z pracy mojego męża, że ma dzień wolny, nieplanowany. No i w tym momencie moje plany też poszły papa, dlatego że ja staram się nie nagrywać, kiedy mój mąż jest w domu. No bo po prostu uważam, że wtedy wolę, nie wiem, gotować, spędzić z nim czas właśnie jakoś w kuchni, czy gdzieś wyjść na jakieś większe zakupy, czy coś takiego, a kiedy nagrywam, no to wtedy wiadomo, że mnie nie ma po prostu. Aj, znowu się pomyliłam z tą lasagną. No i w piątek stało się, jak się stało, że nagrywać nie mogłam. Potem była sobie, co to było, tak, była sobie sobota, jeszcze też w piątek oczywiście okazało się, bo jak też już mówiłam wam w Q&A bodajże, ja mieszkam w takiej dość starej kamienicy i tutaj u mnie jest w mieszkaniu piec. No i postanowiliśmy sobie, że sobie już uruchomimy ten piec, bo jakoś tak w tym sezonie, nie wiem czy wy też macie takie odczucia, że jest wyjątkowo zimno. No i postanowiliśmy, że odpalimy sobie już piec, żeby było fajnie ciepło na weekend. No i oczywiście ja tu mam pecha do takich spraw. Była drobna awaria. Tak, grzeczny piesek. Słuchałeś się. No idź już do Angeli, tak? Tak, tak, że zostanie tutaj na dzień lub dwa i wtedy Angela weźmie cię do domu. No zobaczymy. Czy tak na pewno będzie. No i z początku myśleliśmy, że ta awaria jest taka, wiecie, w miarę łagodna, że sobie z nią poradzimy, bez problemu. No ale niestety tak się nie stało. Musiałam tutaj wzywać na pomoc mojego tatę, bo to była taka dość gruba sprawa. No i przeciągnęła się ta sprawa też na sobotę, czyli kolejny dzień nagrywania mi odpadł. Niestety. I nawet na dodatek wisiało nade mną widmo tego, że będą tutaj musieli przyjść fachowcy do tego pieca. O, mam eksperta, jak fajnie, cieszę się. Bo nie chce mi się za bardzo przechodzić tych dni jeszcze raz. Zaraz wam dokończę historię. Dobranoc wszystkim. Czekaj, Emilka, nie zostawia ich. Oni sobie tak o ciebie martwią. Pies tutaj tak po schodach, jak to szczeniak. Właśnie, porozmawia z kimś, kiedy będzie gotowa. No taką przynajmniej mamy nadzieję. O? Emilka? Jesteś gotowa na rozmowę? No, chyba nadszedł ten moment, że Emilka chce się otworzyć. Chyba. No. No. To teraz już będzie tylko lepiej. Emilka się wygada, wypłacze mamie. I będzie dobrze. Przejdźmy do sklepu. Mamy 500. To kupimy nowe krzesła i stoliki, żeby klienci byli bardziej cierpliwi. Continue. Tak, czy Mika kiedykolwiek zdoła jeszcze kogoś pokochać? No, skoro wyszły następne części, o których wiemy, to tak, tak się na pewno stanie. No i przejdźmy sobie do tego czwartego dnia. O, jakie ładne te stoliki. Aha, zostajesz na górze dzisiaj. No, idź tam sobie, idź.
O. Dziękujemy za rozmowę. Tak, rozmowy z mamą zawsze pomagają. No i tak jak powiedziałam przed chwilą, tutaj są ludzie, którzy cię kochają, Emilka, i cię chcą wspierać. No. O. Wreszcie jest Emilka uśmiechnięta, czyli wszystko jest okej. Okay. Mam nadzieję, że teraz będzie mi się lepiej tutaj... Oj, przestało padać, no proszę. No proszę, i mamy już tutaj nasz kącik, wszystko jest super. Patrzcie, jak to jest przytulnie w ogóle, nie? O, tutaj jakieś sandwicze mamy. Rozmiar jak w Subwayu. No i była właśnie opcja, że w poniedziałek przyjdą fachowcy. Na całe szczęście wczoraj dla was przedwczoraj, bo dla mnie wczoraj, czyli w sobotę, mój tata ogarnął sprawę i sobie z tym poradził, z tą awarią, i wczoraj już właśnie w sobotę mogłam sobie normalnie zagrzać mieszkanie i byłam z tego powodu bardzo szczęśliwa. No i właśnie dlatego nagrywam dla was teraz ten odcinek, bo gdyby miała cały czas awarię pieca, to nie wiem, czy bym dała radę nagrać, plus do tego jeszcze właśnie przyszliby tutaj po prostu mi piec wymieniać cały, a nie wiem, czy wiecie, jak to wygląda, ja już przeżyłam niejedną awarię pieca w tym mieszkaniu. Mieszkanie widzieć się chwilowo, a tu jesteś. I to jest po prostu straszne. To jest po prostu straszne wydarzenie. Jest wszystko zupełnie do sprzątania, dlatego że wiecie, no sadza i te sprawy, i byłam po prostu totalnie zdołowana tym, że kolejny raz po prostu życie robi mi pod górę. W ostatnim czasie w ogóle jest dość ciężko mi wszystko ogarniać i dlatego też serie się przeciągają na kanale, niestety. Nie jest to planowane, jest to przez przypadek, po prostu życie robi sobie ze mnie żarty. I za każdym razem, kiedy ja sobie coś zaplanuję, to po prostu wynika jakaś sytuacja, która mi uniemożliwia realizację planów, a ja zawsze staram się mieć nagrane coś dla was do przodu, żeby coś na kanale się pojawiało. Też właśnie niektórzy tego nie rozumieją i potem marudzą, że nie wiem, traci się kontakt z widzami przez takie nagrywanie do przodu. Jest w tym część prawdy, ale prawda jest też taka, że jeśli nie mam nagrane do przodu, no to kończy się to właśnie tak jak teraz, że nagrywam na ostatnią chwilę. Ja się stresuję, bo nie wiem, czy zdążę i nic dobrego z tego zwykle nie wynika. Dlatego staram się mieć nagrywane do przodu i staram się właśnie planować sobie dzień nagrywania. No i kiedy właśnie przychodzi taki moment jak teraz, to tylko to po prostu powoduje we mnie stres. Też ostatnio pisałam na Instagramie, więc to już nie jest żadna tajemnica, to już było 2 tygodnie temu, niecałe. Właśnie moja mama była w szpitalu, przeszła operację. Była to taka, powiedzmy, pierwsza, poważniejsza operacja w rodzinie. No i pierwsza operacja mojej mamy. I też byłam bardzo zestresowana. Bardzo ciężko mi się w tych dniach nagrywało, starałam się właśnie nie robić przerwy, nagrywałam cały czas dla was filmy. Słychać to trochę właśnie w tych odcinkach Zielonej Osady, które wyszły, że nie do końca byłam sobą. Naprawdę bardzo trudno było mi się skoncentrować na nagrywaniu, ale jak widzicie, bardzo się staram, mimo przeszkód, nie poddawać się i nagrywać dla was tę serię. No ale właśnie ostatnio tak jest, że nie mam prawie ani jednego dnia na to, żeby sobie wszystko zrobić tak jak się należy, czyli nagrać do przodu. Tylko właśnie wszystko idzie jakoś tak jak nie powinno iść, a zdarzały mi się już naprawdę lepsze momenty na YouTubie i tutaj ten październik też miałam zacząć zupełnie inaczej, miałam filmy poplanowane w swoim zeszycie YouTubeowym. A nie ma dla mnie gorszego uczucia niż to, kiedy muszę sobie skreślić ten film czy przesunąć go na inny dzień. Bardzo tego nie lubię zwykle. I bardzo, bardzo unikam takich sytuacji. Jeszcze właśnie ostatnio zmieniła mi się jakość z serii właśnie na kanale przez to, że zainwestowałam w nowy sprzęt. Tak naprawdę widać to dopiero w ostatnim odcinku Osady czy w ostatnim odcinku właśnie z Iona. Nagrywam w 60 fpsach, ale właśnie to się wiąże z tym, że filmy się, szczególnie te długie, simsowe, bardziej skomplikowane po prostu, bardzo długo się renderują i bardzo długo się przesyłają. Samo renderowanie i przesyłanie odcinków simsów zajmuje 2 godziny render, 2 godziny przesył. Także to są już 4 godziny na samo to, żeby się film na kanale pojawił.
Także no widzicie, ile to czasu zajmuje. A czasami 4 godziny to jest mój cały czas, który jestem w stanie poświęcić na to, żeby pracować na kanale. I naprawdę ostatnio już marzę o tym, po prostu marzę o tym, żeby nadszedł taki moment, że będę mogła przysiąść i nagrać dla was filmy do przodu, tak jak się należy i mieć już po prostu, wiecie, taki spokój umysłu, że na pewno będziecie mieli co oglądać. No i mój kanał będzie pracował tak, jak powinien pracować, tak jak ja sobie o tym marzę, żeby on pracował i cały czas staram się pracować nad sobą, żeby trzymać jakąś rutynę na kanale, ale widzicie, ja sobie jedno zaplanuję, życie sobie zaplanuję drugie, no i potem jest jak jest. O, no widzisz, że Milka, sprzedaż wzrosła, super. Tak, no podłoga naprawiona, jest tu bardzo ładnie teraz. Aha. Roy tu był ostatnio, pytał o ciebie, wiesz? No właśnie, pytasz o Patryka. Dobrze, że pytasz, dobrze, że ci się przypomniało, no ale właśnie on się przeprowadza. Franek, jak przekręciłeś informację, on nie mówił o kimś, kto potrzebuje jego uwagi, tylko w nowym sklepie. Franek. continue. Dobra, też właśnie na końcu tego odcinka chciałam was przeprosić za to, że ostatnio nie odpisywałam na komentarze pod Emilką i w ogóle, ale właśnie dlatego, co się ostatnio działo, nie miałam nawet czasu, żeby usiąść do komputera, ostatnio w ogóle mnie nie było przy komputerze. Dziękuję wam za wszystkie zaproszenia do znajomych na Lubimy Czytać, ostatnio tam byłam tylko raz, także jeśli jeszcze nie zaakceptowałam waszych zaproszeń, to na pewno zrobię w ciągu najbliższych kilku dni. Przejrzę sobie wszystkie książki, które mi poleciliście. Pytaliście też o to, czy będzie seria z Wiedźmina, bo wspomniałam o Wiedźminie, że będę grała w trójkę. Nie będzie serii z Wiedźmina na pewno. Po pierwsze dlatego, że uważam, że tych serii już naprawdę jest bardzo, bardzo dużo na YouTubie i po prostu nie ma to sensu, żeby to nagrywać kolejny raz. A po drugie, Wiedźmin jest dla mnie grą bardzo taką specjalną i specyficzną i ja gram w nią tak, wiecie, po swojemu, wczuwam się w klimat tej gry, w historię bohaterów i po prostu nie mogłabym tej gry przeżyć tak w 100%, gdybym ją miała nagrywać, bo nagrywanie to jednak jest troszeczkę inny poziom koncentracji, inny poziom zrelaksowania, dlatego serii z Wiedźmina nie będzie, tak jak zresztą nie było serii z jedynki i z dwójki, a przecież w nie grałam i ją kończyłam niedawno. Także Wiedźmin jest taką grą, którą zachowałam tylko i wyłącznie dla siebie i nie będzie jej na kanale, ale bardzo miło, że pytacie, bardzo się cieszę, że pomyśleliście, że w ogóle mogłabym taką serię nagrać, to jest naprawdę dla mnie bardzo cenna informacja. I bardzo się cieszę, że takie pytania się pojawiły, bo po prostu wbrew pozorom sporo dla mnie znaczą. No, także ja będę kończyć ten odcinek. Mam nadzieję, że u was jest lepiej i że nic takiego strasznego się wam nie dzieje, a jeśli się dzieje, to łączę się z wami w bólu i po prostu wspierajmy się razem i na pewno kiedyś będzie lepiej. Myślę, że w życiu każdego jest tak, że czasami właśnie życie się przyczepi i się nie chce odczepić, ale kiedyś się w końcu odczepia i znowu jest dobrze. No, mam nadzieję, że ten odcinek podobał wam się i do usłyszenia już wkrótce w kolejnych odcinkach. Pa, pa!